Ewangelii świętego Mateusza, czwarte błogosławieństwo, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Najpierw przeczytam felieton z warszawskiej gazety z obszernym cytatem orędzia Matki Bożej, które otrzymał Adam Człowiek i pozwoliłem sobie znaczną część orędzia z 12 lutego włączyć w ten swój tekst, nie pytając wprost Matki Bożej, czy nie ma nic przeciwko temu, ani głosu Adama, ale ja chcę dalej o tym sądzić. Czy to nie jest nadużycie w mojej sprawie? Nie. Że dysponuję orędziami na zasadzie wybudowania fragmentów i włączania je do swoich. Proszę Pan, nie ma nic przeciwko. W takim razie korekta tam jest staranna. Znaczy ja tylko jeszcze w takiej kwestii właśnie tej takich praw autorskich czy druku, no to rzeczywiście, ponieważ tak naprawdę prawa do rozpowszechniania tych orędzi ma wspólnota świętego Józefa. A, czyli powinienem się zwrócić do Nie. To też nie jest tak restrykcyjnie. Absolutnie nie. No musieliśmy to zrobić, dlatego że rozpowszechnianie orędzi w internecie, wiadomo, że potem jest wrzucanie wszystkiego do jednego wora. I potem jest mieszanie. Tak, czyli zresztą fałszywe orędzi. Tak, i zresztą w rozmowie takiej. Odmiło się te słowa, i wszyscy inni. Wszyscy inni. I tutaj ksiądz arcybiskup Dzięga w mojej takiej rozmowie z prywatnej zwrócił na to uwagę, żeby jednak mieć pod kontrolą, żeby jednak niektórzy byli oburzeni, były głosy oburzające, że jak to można, że się stosuje prawa autorskie i tak dalej, orędzie jest dla wszystkich. No ale niestety w takim areopagu, jakim jest internet, trzeba dbać o czystość też przekazu. I dlatego wspólnota wystosowała pisma do niektórych blogów czy portali, że jednak nie życzą sobie, żeby te publikacje były tam umieszczane. No oczywiście to kolejne wielkie oburzenie, prawda? Ale niestety, musieliśmy to zrobić, chociażby ze względu na to, że tutaj myślę, że nie jest to jakąś tam wielką tajemnicą, bo to wkrótce się w niedalekiej przyszłości okaże, ale ksiądz arcybiskup Dzięga powołał komisję do badania orędzia Adama Człowieka. Jest tam ksiądz cenzor, który tę sprawę bada, niezależnie od innych księży wypowiadających się na ten temat, pozytywnie czy negatywnie. No widać, że ksiądz arcybiskup podszedł do tego bardzo, bardzo poważnie. No i tak samo my chcemy, żeby ta sprawa została nawet i w internecie potraktowana poważnie, nie żeby były jakieś właśnie to pomieszanie, że z innymi przekazami, które nic wspólnego ani z wiarą katolicką, ani z nauką Kościoła mają. Albo zamieszanie wybieranych jakichś fragmentów orędzi autentycznych, bez podania źródła, z innymi wymysłami. Zwłaszcza, że są dostępne na stronie Adama Człowieka. To jest strona źródłowa, to jest strona najbardziej, że tak powiem, wiarygodna w tym względzie. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Otóż mieliśmy teraz bardzo duży, dosyć poważny konflikt na jedną ze stron, ponieważ przy publikacji każdego orędzia jest taka klauzulka używana i rozumiana również według prawa kanonicznego. Mianowicie, poprzez publikowanie tych orędzi nie chcemy uprzedzać osądu kościelnego. A więc nikt z nas
prywatnie, owszem, jak najbardziej, ale już publicznie nie powinien osądzać treści tych orędzi, no bo może się pomylić. Osąd zostawiamy Kościołowi. Natomiast jeżeli na innych portalach ktoś celowo lub w sposób zupełnie taki już perfidny chce oszkalować czy zdyskredytować, no to wyprzedza jakby ten osąd kościelny, prawda? Już jakby chciałby narzucić swoją opinię. I dlatego no, ta klauzulka pozostaje w tym sensie interpretacji prawa, że jako katolik ja sam nie mogę interpretować i nie interpretuję. Nikt nawet ze wspólnoty świętego Józefa nie interpretuje, nie komentuje, pozostawia treść taka, jaka jest. Osąd kościelny przyjdzie i zobaczymy, czy przyjdzie on pozytywny, czy przyjdzie negatywny, ale na to potrzebny jest po prostu czas i nic więcej. Natomiast treść niech pozostaje treścią, dlatego że również w takiej zwyczajowości i mistyków w przeszłości bywało, że i mistycy czy wizjonerzy potrafili źle zinterpretować przekaz Matki Bożej. To jest coś, co innego jest otrzymać orędzie, napisać orędzie, a potem je zinterpretować. Bo to jest na zasadzie, no, gdybym pisał, to wiedział, a ja niekoniecznie muszę wiedzieć, co Matka Boża ma na myśli w tym danym czasie, bo to już jest moja prywatna interpretacja. I od tego też chcemy się odciąć, żeby nie było tej prywatnej. Niech każdy sobie sam w sercu, w duszy. Wiadomo, orędzia nie są potrzebne, konieczne do wiary, absolutnie nie. Natomiast nie wiem, czy Państwo czytacie orędzia Adama Człowieka, czy nie, ale możecie zauważyć, że jest to pewna próba interpretacji Matki Bożej obecnego czasu. I nic no tam zresztą służą komentarze księdza Romasa. Tak, bo tylko on jeden został upoważniony przez arcybiskupa Dzięgę do komentowania. Tylko on jeden. Nikt więcej. Ale już nie chcę przeszkadzać. Znaczy pewna aprobata ze strony arcybiskupa już tyle. Ona została już przedstawiona, tak. Tylko teraz oczekujemy na pisemną zgodę. No wiadomo, że to wymaga czasu. Kościelne młyny mielą bardzo powoli, ale dokładnie. I tutaj się trzeba poddać temu, nawet tej takiej próbie cierpliwości. No i druga sprawa, to tak jak mówię, też na forum publicznym nikt z nas nie jest zobowiązany, żeby omawiać sprawy, o których rozmawia się w cztery oczy z arcybiskupem, prawda? Natomiast arcybiskup, to mogę Państwu powiedzieć, kiedy sam ksiądz Kwaczyński, on chciał zrezygnować. Powiedział, że nie chce dalej komentować ze swoich osobistych względów. Ja to przekazałem księdzu arcybiskupowi, a ksiądz arcybiskup nie zwolnił go z tego, powiedział nie. Niech będzie, ja nie przyjmę do korekty, jeżeli nie przeczyta tego ksiądz. No więc tutaj jest sprawa posłuszeństwa, więc zrobiliśmy to w ten sposób taki dyplomatyczny, że nie jest już wymienione imię księdza Adama jako arcydyktatora. Jest napisane, że po poprawnej korekcie i ja wtedy dopiero wysyłam księdzu arcybiskupowi. No tak, żeby to miało ręce i nogi. Na tej zasadzie. Ale jest to, no mówię, nie trzeba tego trąbić, prawda, całemu światu, że tak się to dzieje, natomiast jest to wolą księdza arcybiskupa. On chce, żeby dalej ksiądz Adam robił tą radiostację i komentował. Także to nie jest ani mój wymysł, ani księdza Adama. Po prostu ksiądz arcybiskup tak stwierdził. No i tak robimy to dalej. Dobrze, ale nie. Tylko jeszcze przepraszam, bo teraz nie są zawarte te komentarze tuż po orędzie. To znaczy, no to jest, to muszę powiedzieć, że jest to już wola księdza Adama, ponieważ on ma swobodę komentowania. Nie zawsze wszystkie komentował orędzia, prawda? Więc to jest tylko jego, że tak powiem, wybór, że do jednych się ustosunkowuje. Pisze komentarz do niektórych, uważa, że treść jest na tyle zrozumiała, że niepotrzebny jest jego komentarz.
Warszawska Gazeta, 22-28 lutego 2013 roku, wyliedam księdza Stanisława Małgorzkiego, komu uwadze dać, a komu odebrać. W piątek 22 lutego wchodzimy się do katedry świętego Piotra. Katedra, czyli krzesło, jest symbolem władzy świętego Piotra i jego następców. Tę władzę Jezus zapowiada po Piotrowym wyznaniu wiary. W Ewangelii świętego Mateusza w 16 rozdziale, wiersze od 13 do 19. A następnie już po swoim zmartwychwstaniu w odpowiedzi na Piotrowe wyznanie miłości daje. Ewangelii świętego Jana, 21 rozdział, wiersze od 15 do 17. Wszelka władza pochodzi od Boga. List do Rzymian świętego Pawła, 13 rozdział, 1 wiersz, który jest jej źródłem. Ale płynąca woda, oddalając się od źródła, może stopniowo przemienić się w ściek. Boga trzeba słuchać bardziej niż ludzi. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 29 wiersz. Lojalność i posłuszeństwo wobec władzy ma swoje ograniczenia. Przy tym władza duchowna, odnosząca się do wiary i moralności, nie jest tożsama z władzą społeczną i polityczną. Jednak polityka ma być poddana prawu moralnemu. Sprawiedliwa władza jest służbą wobec ludzi i wspólnego dobra. Udział potrójnej władzy Chrystusa, prorockiej, kapłańskiej, królewskiej, ma każdy ochrzczony przez wierność prawdzie, ofiarną dobroć i społeczną miłość. Polityka zwrócona przeciwko prawom boskim i ludzkim przemienia się w szatańską karykaturę władzy, tworząc graję złoczyńców i błaznów kierujących się zasadą quod principi placuit iuris habet vigorem. Co spodobało się władcy, ma moc prawa. W tę stronę zmierza dzisiejsza władza w Polsce, uderzając w wolność, własność i życie. Taka jest orientacja polityki europejskiej, światowej, w duchu rozwiązań totalitarnych i globalistycznych. O ile starożytne pogaństwo niosło z sobą szacunek dla natury, kultury i prawa, tradycja grecka i rzymska stały się budulcem cywilizacji zachodniej, o tyle współczesne pogaństwo niszczy podstawy cywilizacji, narzucając relatywizm i nihilizm. Zły duch, nazwany przez Jezusa księciem tego świata oraz kłamcą i mordercą od początku, chce poddać sobie ludzi w celu ich zniszczenia doczesnego i wiecznego. Mówi o tym Matka Boża w niedawnym orędziu. I cytuję. Moje kochane dzieci, ta walka, w której uczestniczy cała ludzkość, jest skutkiem buntu szatana przeciwko Bogu. To walka ducha antychrysta przeciwko Chrystusowi, antykościoła przeciwko Kościołowi, śmierci przeciwko życiu. Nie można zająć miejsca pośrodku. Albo opowiadacie się za moim synem, za jego Ewangelią, albo przeciwko niemu i przeciwko prawdzie. Wszystko, co jest pomiędzy, nosi w sobie półprawdę i zafałszowane światło, których przeżycielem jest szatan, Lucyfer, Bogusz. Mój boski syn, jego Ewangelia, jego dzieło są nadal znakiem sprzeciwu i przedmiotem nienawiści w świecie. Świat odrzuca mojego boskiego syna za namową szatana, ulegając jego pokusom i intrygom. Jego działanie i moc rozszerzyły się na wszystkie poziomy życia, dlatego nasze dzieci, dzieci poświęcone mojemu niepokalanemu sercu, odczuwają ucisk i prześladowanie, które z każdym dniem wzrastają. Ostateczny cel walki to bezpośrednia konfrontacja sił ciemności z Bogiem, z Jego i moimi dziećmi. To jest walka, której uczestniczy Święta Matka Kościół, nieustannie poddawana próbie wytrwałości. Jej zwycięstwo jest pewne, gdyż mój boski syn Kościoła nigdy nie opuści. Jako oblubienica mojego boskiego syna musi jednak Kościół przejść tę samą drogę, jaką przeszedł mój boski syn, ukrzyżowanie, opuszczenie, ciszę grobu, wreszcie zmartwychwstanie. Dlatego proszę was, moje drogie dzieci, abyście całym swoim życiem przylgnęli do mojego boskiego syna i stali się jego świadkami. Bądźcie roztropni, czujni. Nadchodzi czas zmartwychwstania prawdy. Nadchodzi czas zwycięstwa Kościoła i tryumf mojego niepokalanego serca. Koniec cytatu. A ten fragment wzięty jest z orędzia, które przyjął Adam Człowiek 12 lutego tego roku. Zwycięstwo Boga i ludzi Jemu wiernych jest więc pewne. Służba zwycięstwu wymaga wytrwania i ofiar. Obrona przed zakłamaną i często zakamuflowaną niszczycielską agresją przeciwnika toczy się w rozproszeniu w wielu miejscach w Polsce. Tu trochę się opóźni prowadzenie szkodliwych ustaw i przepisów. Tam na razie uratuje się zagrożone dobro. To za mało.
Osobiste zwycięstwo spełnia się przez nawrócenie i oddanie się Chrystusowi. Społeczne i narodowe zwycięstwo wymaga czegoś więcej. Uznania władzy Boga Jezusa Króla we wszystkich dziedzinach życia z zachowaniem kompetencji poszczególnych ośrodków władzy. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko tak właśnie widział polaryzującą się scenę polityczną w Polsce lat 80. Z jednej strony Solidarność, odwołująca się do Boga, a z drugiej wojna, której dowództwo jest Bogu i ludziom przeciwne. Chytry manewr założycielski III RP zatarł granicę między dobrem a złem, wojną a pokojem, bezprawiem a prawem. Brońmy więc naszych granic, ufając i poddając się bezgranicznej miłości Boga. Niedzielna Ewangelia o przemienieniu Jezusa, świętego Łukasza, 9 rozdział, wiersze 28 do 36, dodaje nam odwagi. I koniec. Czy brata dał? Nie, proszę, proszę, proszę. Ja potem. Potem. Na zawsze. Czyli czwarte błogosławieństwo Pana Jezusa, skazanie na górze, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Słowo sprawiedliwość ma różne znaczenia. Tutaj odwołamy się do takiego znaczenia nawiązującego do rzymskiej sentencji. Justitia est honeste vivere neminem ledere sum cuique tribuere. Znaczy sprawiedliwością jest, sprawiedliwe jest żyć uczciwie, nikogo nie znieważać, nie krzywdzić, każdemu oddać to, co się jemu należy. W tej sentencji zawiera się przekonanie, że coś jest uczciwe, a coś jest nieuczciwe, czyli uczciwość jest sprawą obiektywną. Następnie zawiera się założenie, że skoro każdemu należy oddać to, co się jemu należy, to znaczy, że ten każdy jest kimś. Znaczy, trzeba określić, co jest tym każdym. No jest to Bóg, jest to człowiek, jest to wspólnota. Czyli coś się należy Bogu z mojej strony, coś się należy ludziom, co się należy wspólnotą. I na odwrót. Mogę spodziewać się ze strony innych ludzi, ze strony wspólnot ludzkich uszanowania mojego człowieczeństwa, mojej godności ludzkiej, mojego sumienia. Czyli w przypadku tak rozumianej sprawiedliwości jest pewna wzajemność sprawiedliwych postaw moich, mojego oczekiwania, że sprawiedliwy sposób będę przez innych potraktowany. Czyli tak rozumiana sprawiedliwość opiera się na prawdzie i dobru jako sprawach obiektywnych. Znaczy jest prawda, jest dobro i jest prawo, którego zadaniem jest i prawdy bronić, i dobro otoczyć opieką, wspierać dobro, przeciwstawiać się złu, bronić prawdy, określać kłamstwo i w jakimś sensie to kłamstwo unieważniać, odebrać kłamstwu prawomocność. Czyli bez uszanowania obiektywnego znaczenia prawdy i dobra, sprawiedliwość zatraca swój pierwotny sens. Staje się natomiast kwestią ustaw, decyzji, które zobowiązują ludzi, bo są patrzone sankcjami, żeby im się podporządkować. Natomiast nie mają odniesienia do prawa naturalnego, do godności osoby ludzkiej, do woli Boga, do prawa Bożego, tylko w duchu tego właśnie łacińskiego zdania, które zacytowałem w Felietonie, wola władcy decyduje o tym, co jest uprawnione, dozwolone albo niedozwolone, co jest sprawiedliwe. Quod principi placuit, iuris habet
wigorem. Łacina rozróżnia lex i jus. Lex prawo rozumiane jako ustawy, przepisy, natomiast jus jako prawo jakoś zawarte w ludzkiej naturze, którą starożytni rozumieli w sposób obiektywny, w odróżnieniu od dzisiejszych pogan, którzy relatywizują w ogóle koncepcję natury ludzkiej do tego stopnia, że człowieka się w coraz mniejszym stopniu odróżnia od zwierząt, w związku z tym przypisuje się prawa zwierząt podobne do praw ludzi, a niekiedy zwierzątka się uważa za istoty ważniejsze od człowieka. No tutaj na to pracują różne pogańskie dzisiejsze ideologie, które wszystkie są podporządkowane filozofii postmodernistycznej i ideologii poprawności politycznej. Istotą poprawności politycznej jest przyznanie prawdzie jedynie sensu subiektywnego. To znaczy, że ludzie mają swoje prawdy, natomiast prawdy wiążącej wszystkich, prawdy obiektywnej, powszechnej po prostu nie ma. A jeżeli ktoś upiera się, że taka prawda jest, występuje przeciwko ludzkiej wolności, przeciwko miłości, posługuje się mową nienawiści, szerzy nienawiść. Czyli dzisiejsze pomysły, także obecne przecież w Polsce, żeby wprowadzić zakaz mowy nienawiści i mowę nienawiści opatrzyć sankcjami, zawierają w sobie właśnie tę postmodernistyczną koncepcję poprawności politycznej. Jeżeli ktoś ośmiela się odróżniać prawdę od kłamstwa i dobro od zła i brać w obronę prawdę i dobro, a sprzeciwiać się kłamstwu i złu, posługuje się mową nienawiści samej istoty swojej postawy, bez względu na to, w jakiej formie wyraża tę swoją wewnętrzną pewność, że jest prawda i jest dobro. W świecie ludzkim człowiek jest różny od zwierząt, ważniejszy i wyższy od nich. Człowiek jest stworzony na obraz Boży, a nie zwierzęta, owady czy rośliny. Chociaż też są stworzone przez Boga, ale nie dorównują człowiekowi. Nie mają tego w każdej osobie ludzkiej, co Pismo Święte nazywa obrazem Bożym. Na obraz Boży go stworzył, stworzył jako mężczyznę i kobietę, czyli znowu obraz Boży realizuje się w formie męskiej i kobiecej. Znaczy jest wspólne mężczyźnie i kobiecie, ale zarazem inaczej określa zadania i role kobiety i mężczyzny, kobiety powołanej do dziewictwa lub do małżeństwa i mężczyzny powołanego do celibatu albo małżeństwa. A oboje w przypadku małżeństwa powołani są do rodzicielstwa, do macierzyństwa i do ojcostwa. Znowu, kwestionowanie prawdy o człowieku, myśl poprawności politycznej, oznacza odmówienie człowiekowi istnienia duszy nieśmiertelnej, odmówienie człowiekowi godności ludzkiego ciała, które nie może być przedmiotem użycia i konsumpcji, nie może być przedmiotem dowolnych zachowań seksualnych, które jedne mają sens, a inne nie mają sensu w kategoriach obiektywnych. Natomiast w myśl poprawności politycznej każde zachowanie seksualne, które jest przyjemne, jest aprobowane przez partnerów, czy partnerki, czy osoby, które się w to angażują, jest dozwolone i klasyfikowanie zachowań seksualnych na zasadzie, czy mają sens, czy nie mają sensu, czy są dobre, czy są złe, sprzeciwia się ludzkiej wolności i wyraża w sobie postawę nienawiści wobec człowieka. I kto takie różnicowanie stwierdza, ten posługuje się mową nienawiści, może być represjonowany w sposób karny poprzez nałożenie grzywny
wyznaczenie aresztu i wyrok skazujący na więzienie. Czyli to, co obserwujemy w tej chwili jako zacieranie granicy między mężczyzną a kobietą, do tego stopnia, że mężczyzna, gdy chce, może stać się kobietą, a kobieta, gdy chce, może stać się mężczyzną, pociąga za sobą kwestionowanie małżeństwa i wprowadzanie zamiast niego partnerstwa, a za tym wszystkim kryją się ustawy, prawda? I pytanie, czy one są sprawiedliwe, czy one są niesprawiedliwe, prawda? Czyli łaknienie sprawiedliwości odnosi się do tego konkretu, prawda? Czy mężczyzna różni się od kobiety, a kobieta od mężczyzny na zasadzie natury, czy też są różnice wyłącznie kulturowe, bądź zwyczajowe, bądź wyrażające czyjeś pragnienie, prawda? Mężczyzna chce być kobietą, no to umożliwia się przekształcenie się w kobietę. Kobieta chce być mężczyzną, to umożliwia się jej przekształcenie się mężczyznę i pozwala się ludziom na zawieranie dowolnych związków partnerskich, na razie między ludźmi. Ale ponieważ jest ideologia Greenpeace, która zaciera granice między zwierzętami a ludźmi, postuluje prowadzenie praw zwierząt na równi z prawami człowieka. Dlatego w ślad za partnerstwem między ludźmi, pomijającymi kobiecość i męskość, a w ślad za tym kwestionującymi ojcostwo i macierzyństwo do tego stopnia, że zakazuje się w tej chwili używanie terminu ojciec i matka. Zamiast ojca i matki są teraz nowe terminy partner A i partner B. Czy rodzic A i rodzic B. Rodzic A i rodzic B. Ale krok dalej, mogą być ustawy, które chronią związki partnerskie człowieka ze zwierzęciem. W dowolnym układzie, zależnie od tego, jakie kto ma upodobanie. Jeżeli też, jeżeli teraz ktoś powie, że... Był taki precedens. Taki precedens. We Francji. Tak, to w zeszłym roku wolałem. Że urząd zarejestrował związek... Tak, taki pan był mocno zakochany. Już nie pamiętam właśnie, czy to był jego kot, czy to był jego królik. I sąd francuski wyraził zgodę na zawarcie małżeństwa. Musimy się rozmawiać jak króliki. Tak, ale do tego teraz, do tego dołącza się teraz procedura in vitro, która znowu może stać się tym prawem człowieka, jednym z naczelnych praw człowieka, będzie, że jeżeli ktoś chce mieć dziecko, to ma prawo mieć dziecko na zasadzie poprzez jakąkolwiek metodę i drogę wzbudzenia potomka. No więc na szkle poczyna się nowy człowiek, potem jest jakaś surogatka, która to dziecko przyjmuje do swojego łona, potem rodzi i potem prawo własności do tego dziecka jest przekazane jakiejś tam dowolnej parze ludzko-ludzkiej albo ludzko-zwierzęcej. I te metody mogą być opatrzone odpowiednimi sankcjami przecież. No już w tej chwili postuluje się refundowanie z budżetu zabiegów in vitro. To znaczy, że budżet, który służby zdrowia, który nie refunduje różnych leków ratujących życie, na przykład w przypadku chorych na raka, będzie refundował jakieś związki partnerskie, które koniecznie chcą mieć dziecko poczęte na szkle, prawda? I potem przyznane na zasadzie własności, prawda? Tak jak rzecz, prawda? Daje się komuś, czy sprzedaje, tak. I ta procedura ma być refundowana, częściowo refundowana ze środków publicznych, czyli każdy, kto płaci podatek, powinien mieć świadomość, że część tego podatku będzie przeznaczona na finansowanie zabiegów z gruntu niesprawiedliwych, nieopartych na prawdzie, na szacunku dla ludzkiej natury, dla ludzkiej płciowości, dla zróżnicowania ludzi na mężczyzny i kobiety zgodnie z wolą Boga Stwórcy, potwierdzoną przecież przez Chrystusa, który przyjmował mężczyzn jako swoich apostołów, natomiast przyjmował również kobiety, ale wyznaczając im komplementarne, jednak różne
różne role, bezcenne w dziele głoszenia Ewangelii, w dziele zbawienia. No, pierwszym świadkiem przecież Chrystusa zmartwychwstałego, pomijając tych przekupnych świadków, którymi byli żołnierze, którzy musieli coś zauważyć, chociaż Chrystusa zmartwychwstałego z pewnością nie widzieli, ale gdy anioł odwalił kamień, no to musieli przecież usłyszeć i przeżyć jakieś strachy, doświadczyć jakiejś wiedzy, jakiegoś poznania, że coś ważnego się stało, ale stali się świadkami zakłamanymi i skorumpowanymi, jak czytam w Ewangelii. Natomiast są świadkowie autentyczni, których czołową rolę odgrywa Święta Maria Magdalena. Jak wiemy, nazywana stąd apostołką apostołów. Ale kobiety w Ewangelii szły za Panem Jezusem, a nie przed Panem Jezusem. Dobrze? Tak mówi Ewangelia, że kobiety szły za Jezusem, a nie przed. A nie przed Jezusem, tak. To też jest ważne, ale znowu w Ewangelii żadna z kobiet tak zdecydowany sposób się Jezusa nie zaparła, jak się zaparł Judasz, czy zdradził Judasza, zaparł również Szymon Piotr Święty. Święty Piotr, więc jest ukazana wierność kobieca i wierność męska i zadania apostolskie mężczyzn i kobiet jako różne, no i w ogóle powołanie do małżeństwa różnicuje przecież zasadniczo sposób rolę kobiety i mężczyzny. I teraz albo prawo to szanuje i tym samym jest sprawiedliwe, albo prawo tego nie szanuje, tym samym jest niesprawiedliwe, czyli ktoś, kto łaknie i pragnie sprawiedliwości, chce, żeby prawa szanowały człowieczeństwo, człowieka różne od natury zwierząt najprzeróżniejszych, czy owadów, czy roślin, i aby szanowały to, że kobieta ma inne zadania, zwłaszcza w przypadku małżeństwa i rodziny, niż mężczyzna. I kobieta w rodzinie ma stać się, staje się żoną i matką, natomiast mężczyzna staje się mężem i ojcem. Jeżeli teraz prawo tego nie szanuje, prawo jest niesprawiedliwe. Ustawy, prawo rozumiane jako lex, czyli jako ustawy, prawo pozytywne. Pozytywistyczne rozumienie prawa stwierdza, że człowiek jest zobowiązany do posłuszeństwa ustawom, takim jakie są, i na zasadzie pewnych procedur te ustawy są uchwalane. Mogą być to procedury demokratyczne na przykład, znaczy może większość prowadzi się jakąś agitację, żeby takie czy inne ustawy przeprowadzić, i stwierdza się, że większość społeczeństwa albo większość poprzez swoich przedstawicieli demokratycznie czy pseudodemokratycznie wybranych chce, żeby partnerstwo zastąpiło instytucję małżeństwa. I chce, żeby produkowanie dzieci metodą in vitro stopniowo zastępowało przekazywanie życia w rodzinie przez małżonków, którzy stają się rodzicami, ojcem i matką. Czyli w kwestii co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe, nie można pominąć tych spraw zasadniczych, czyli Boga Stwórcy, który stworzył człowieka na swój obraz. A ten obraz ma wymiar duchowy, chodzi o duszę nieśmiertelną, ma wymiar sumienia, czyli zdolności rozróżniania dobra i zła, prawdy i kłamstwa, ma wymiar godności ludzkiego ciała, ma wymiar rozumu i wolnej woli i ma wymiar zdolności do tworzenia wspólnoty bożoludzkiej i międzyludzkiej, poczynając od małżeństwa, które, i rodzicielstwa, które ma odniesienie do Boga, wprost do Boga, bo Bóg tę instytucję małżeństwa i rodzicielstwa, rodziny, no można powiedzieć, stworzył, stwarzając Adama i Ewę jako małżonków i powołując ich do rodzicielstwa. Bądźcie płodni, napełniajcie ziemię, i powołując również do udziału przez pracę w dziele Boga Stwórcy. Czyli człowiek jest wezwany do tego, żeby świat w jakimś sensie udoskonalać, uczestnicząc w akcie stwórczym Boga. I znowu pogańska ideologia Greenpeace, która najpierw zaciera różnice i granice między ludźmi a zwierzętami, owadami i roślinami,
a z drugiej strony projektuje aktywność ludzkiej pracy tak, by jakiś tam rzekomych szkód, które mogą być faktyczne, człowiek może faktycznie w sposób niszczycielski eksploatować świat. Jest gospodarka, może być gospodarka nastawiona na dewastację świata, na rabunkowe korzystanie z zasobów przyrody. Ale z drugiej strony aktywność produkcyjna, aktywność ludzkiej pracy jest pomyślana przez Boga Stwórcę jako jeden z wymiarów obrazu Bożego zawartego w człowieku. Czyli człowiek może świat przekształcać, udoskonalać tak, żeby było w tym świecie dobre miejsce dla niego, dla człowieka, dla ludzkich wspólnot, ludzkich rodzin, narodów wreszcie, czy państw, które są pewną formą organizacji życia społecznego, organizacji już wyższego rzędu. Czyli jeżeli teraz Greenpeace w połączeniu z ideologią gender, przepraszam, z ideologią globcio, globalne ocieplenie, jeżeli teraz, to jest fałszywa, to jest nienaukowa, irracjonalna, jeżeli teraz ta ideologia globalnego ocieplenia limituje aktywność produkcyjną człowieka, a nawet w ogóle obecność człowieka na świecie przez projektowanie, przez antykoncepcję, sterylizację, aborcję i związki homoseksualne, projektowanie zmniejszenia ilości ludzi na świecie, ponieważ ludzie produkując i oddychając wytwarzają dwutlenek węgla, a dwutlenek węgla zagraża światu, bo unosi się w górę i tworzy ten efekt cieplarniany, a efekt cieplarniany powoduje wzrost temperatury. Jest to z punktu widzenia naukowego nonsens. Znaczy, oczywiście są nauczeni, którzy uprawiają prostytucję, w związku z tym przeradzą się każdemu za pieniądze. Jeżeli ideologia globcia wymaga jakichś ekspertów, którzy poprą godziwość, sprawiedliwość tej ideologii, to tacy się oczywiście znajdą. Natomiast uczciwy naukowiec, kosztem zresztą powiedzmy utraty swojego stanowiska, może odważnie, publicznie powiedzieć, że jest to koncepcja irracjonalna, nonsensowna. Jeżeli by rzeczywiście wytwarzanie dwutlenku węgla wpływało na klimat w tak znaczący sposób, jak to twierdzi ideologia globcia, to wtedy trzeba stwierdzić, ile tego dwutlenku węgla wytwarza przyroda poza człowiekiem, a ile wytwarza człowiek. No więc stwierdzono, że świat ludzki, po prostu, że ludzie oddychają, czy hodują krówki, które też oddychają, produkują tlen węgla, czy uprawiają działalność przemysłową i w ten sposób wytwarzają dwutlenek węgla, ta produkcja dwutlenku węgla przez ludzi sięga 7%. 93% to jest wytwarzanie dwutlenku węgla przez świat przyrody, poza człowiekiem. 7%. Z tych 7% kraje Unii Europejskiej, bo tutaj się te przepisy tworzą, niesprawiedliwe przeciwko działalności przemysłowej człowieka i przeciwko ilości ludzi na świecie. Ten projekt ograniczania ilości ludzi, ograniczania możliwości produkcyjnych człowieka bierze się z przepisów czołówki Unii Europejskiej, narzucany jest krajom Unii Europejskiej. No jest Unia Europejska z tych 7% na jakieś 2% na swoim koncie. Dlatego chodzi o produkcję, wytwarzanie dwutlenku węgla. Przy tym Polska, która jest w tej chwili bita poprzez ten pakiet energetyczno-klimatyczny i gdy energia będzie kilkadziesiąt procent droższa, to wszystko będzie droższe i to już niebawem. I narzucanie takich rozwiązań, które prowadzą do likwidacji przemysłu w Polsce. To jest likwidacja ideologiczna, polityczna też oczywiście, bo przemysł polski jest konkurencyjny na przykład dla przemysłu niemieckiego, choćby stocznie polskie były konkurencyjne dla stoczni niemieckiej, więc jest projekt polityczny, żeby przemysł polski zlikwidować na zasadzie likwidowania konkurencji, ale jest też pomysł ideologiczny, żeby przemysł polski likwidować, dlatego, bo przemysł wytwarza dwutlenek węgla. No to pytanie, jaką cząstkę z tych 2% dwutlenku węgla wytwarzanego przez kraje Unii Europejskiej wytwarza Polska? No są to promile. Jeżeli by nawet przyjąć prawdziwość tej ideologii globcia, prawda, tej ideologii, że dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za
ze zmiany klimatyczne w tak znaczący sposób, jak to ideologia Biopcia twierdzi, to wtedy rola Polski w wytwarzaniu dwutlenku węgla jest zupełnie nieistotna, prawda? Nieważna. Jan Szyszko, który jak gdyby zakłada, że ta ideologia nas obowiązuje, ja się nie zgadzam z tym założeniem, ale mówi teraz, w jaki nieuczciwy sposób Polska jest traktowana przez, nawet gdyby to przyjąć, że rzeczywiście dwutlenek węgla wpływa na klimat tak znaczący sposób, jak ta ideologia Biopcia twierdzi, Polska jest tutaj represjonowana w sposób okrutny po to, żeby właśnie przemysł polski do szczętu zniszczyć, zlikwidować i wpędzić Polaków bezrobocie i nędzę tym samym. A zarazem ograniczać ilość Polaków przez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji, może jeszcze sterylizacji, aborcji jeszcze nie, ale to jest projekcie, popieranie wreszcie związków partnerskich i takich sztucznych metod, które w sytuacji ograniczenia stopniowego rodzicielstwa w sposób naturalny mają dać satysfakcję tym, którzy koniecznie chcą mieć dziecko jako własność. Czyli tutaj dokonuje się wielka niesprawiedliwość i wielka krzywda. I pytanie, czy ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, to znaczy chcą, żeby pogańska, irracjonalna ideologia Globcia była odrzucona wraz z jej konsekwencjami, a jedną z konsekwencji jest pakiet energetyczno-klimatyczny, bezsensowny i szkodliwy, i niszczycielski. Czy obrońcy sprawiedliwości gotowi są sprzeciwić się ideologii gender, która niszczy męskość i kobiecość, a tymczasem małżeństwo i naturalne małżeństwo i rodzicielstwo, czyli ojcostwo i macierzyństwo. Czy ci, którzy łatwo i pragną sprawiedliwości, gotowi są sprzeciwić się na przykład ideologii multikulti, która zaciera różnice kulturowe, tożsamość niszczy tożsamość kulturową narodów, także państw, prawda, jeżeli narody są jakoś ukształtowane w organizmie. Lubianizmie państwowym. Czyli jesteśmy świadkami w tej chwili bardzo takiego zdecydowanego, a zarazem podstępnego i częściowo zakamuflowanego działania takich właśnie pogańskich, irracjonalnych ideologii, które się przekładają potem na normy, na lex, na prawo stanowione przez człowieka, ustawy i przepisy, i te ustawy głęboko uderzają w człowieczeństwo, w naturę ludzką. We wspólnoty, poczynając od małżeństwa i rodziny, po wspólnotę narodową, po Kościół, prawda, który tutaj jest, znaczy z istoty Kościół posługuje się mową nienawiści według tej współczesnej koncepcji, czym jest mowa nienawiści. Jeżeli istotą mowy nienawiści jest kategoryczne rozróżnianie dobra i zła, prawdy i kłamstwa, miłości i nienawiści, to wtedy Kościół jest istoty nośnikiem mowy nienawiści. Mam tutaj osobiste doświadczenie z roku 1984, bo w tym roku spotkały mnie 3 oskarżenia o to, że posługuje się mową nienawiści. I pierwsze oskarżenie było ze strony Jacka Kuronia. Oskarżył mnie o posługiwanie się mową nienawiści, dlatego że upieram się, że dziecko poczęte jest człowiekiem i w związku z tym twierdzę, że zabicie dziecka poczętego jest morderstwem. I śmiem, w związku z tym jestem na tyle bezczelny i zuchwały, że tych, którzy zabijają dzieci poczęte, nazywam mordercami. I to nie chodzi o formę wystąpień jakichś, tylko chodzi o istotę sprawy. No, że stwierdzenie, że dziecko poczęte jest na pewno człowiekiem, jest już szerzeniem nienawiści, a w konsekwencji stwierdzenie, że ktoś, kto zabija dziecko poczęte, jest zabójcą, jest mordercą, jest też szerzeniem nienawiści. Taka była istota zarzutu Koronia, który przedstawił mi na piśmie w lecie 1984 roku, a jeszcze był w więzieniu. Następny zarzut, zaraz po pogrzebie księdza Jerzego, spotkał mnie, albo nawet chyba trochę wcześniej, ale gdzieś tak koło śmierci pogrzebu księdza Jerzego, stronę Urbana, felietonie Nienawiść. Były seanse nienawiści o księdzu Jerzym Popiełuszce, a zaraz potem był felieton Nienawiść na mój temat. I istotą nienawiści według Urbana było twierdzenie, że komunizm jest zły. Jeżeli stosując naukę Ewangelii, dodaj naukę Bożą do sytuacji społecznej i politycznej, określałem zło komunizmu, prawda, kłamstwo zawarte
w ideologii komunistycznej zbrodnie, które ma na sumieniu komunista, szerzyły nienawiść. Prawda? Czyli posługiwanie się mową nienawiści polegało tutaj na określaniu pewnych systemów społecznych i politycznych, ideologicznych jako złe, a innych powiedzmy jako dopuszczalne, czy też dobre. No i trzeci zarzut spotkał mnie ze strony mojego przełożonego w kościele, który sam odsunął od siebie jakąkolwiek refleksję na temat moich publicznych wypowiedzi. Powiedział, to nie on, to inni. Inni mi tak powiedzieli. To znaczy ludzie o nieposzlakowanej opinii stwierdzili, że ksiądz Małkowski posługuje się mową nienawiści i w związku z tym należy nie dopuszczać go do wygłaszania kazań, przemówień, prawda, i tak dalej. Czyli ten trzeci zarzut uważam za w sensie intelektualnym tylko mało istotny, świadczy tylko o pewnym wpływie opinii innych, których się uznaje za autorytet, ale ta sprawa funkcjonuje, prawda, w tej chwili w społeczeństwie na tej zasadzie, że jeżeli odpowiednio dużo ludzi na przykład wyśle donos, że jakiś ksiądz posługuje się mową nienawiści w kościele, no więc mogą być telefony do kurii, mogą być skargi, czy ustne, czy też pisemne, no to wtedy odpowiedni urząd jest zobligowany do tego, żeby sprawą się danego księdza zająć. Początkowo na zasadzie donosów, a potem powołuje się eksperta, którzy stwierdzają, że w danym nauczaniu, prawda, stwierdza się jakieś kategoryczne rozróżnienie, prawda, kłamstwo, dobro, zło, a z istoty to pociąga za sobą język, mowę nienawiści. Bardzo ciekawie na ten temat mówi felietonik kilka dni temu w Radio Maryja. Akurat ja dostałem tą górę w piątek, słuchałem, bo włączony był w samochodzie Radio Maryja i był taki krótki felieton przed dziewiątą, tuż przed apelem jasnogórskim księdza profesora Królikowskiego. I powiedział, że to ciekawe, prawda, że projektuje się ustawy przeciwko mowie nienawiści, ale projektuje się ustawy przeciwko mowie kłamstwa. Czyli to, że człowiek kłamie, to nie jest złe, natomiast to, że człowiek mówi, że kłamstwo jest kłamstwem, a prawda jest prawdą, to jest złe. I to jest, prawda, nienawiść. Czyli w ogóle łaknienie i pragnienie sprawiedliwości, domaganie się, żeby sprawiedliwość się wyrażała w odpowiednich prawach, zgodnych z prawem naturalnym, na przykład z obiektywnym dobrem, z człowieczeństwem, z naturą ludzką, już według tych przepisów jest istotne szerzeniem nienawiści. Czyli ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, są błogosławieni przez Pana Jezusa, odróżniają prawdę od nieprawdy, od kłamstwa, odróżniają dobro od zła, odróżniają miłość od nienawiści. A ktoś, kto wprowadza tutaj zamęt, a zamęt jest możliwy na dwojaki sposób. Znaczy na kłamstwo można powiedzieć prawda, na prawdę można powiedzieć kłamstwo. Na dobro można powiedzieć zło, na zło można powiedzieć dobro. Na ludzi złych można powiedzieć bardzo są dobrzy, bo mnie się podobają. Tak jak pewna pobożna pani wychodząc z kościoła powiedziała, będę głosowała na pani Kota, bo jest taki męski, taki mi się podoba jako mężczyzna. A na ludzi dobrych można powiedzieć źli. Prawda? Natomiast to jest ten taki podstawowy jakby sposób odwracania kota ogonem, prawda? Odrzucania prawdy jako wartości obiektywnej. Ale sposób bardziej wyrafinowany polega na metodzie tak, ale nie. Nie, ale tak. Dlaczego klasykiem w Polsce jest były prezydent z tymi swoimi słynnymi powiedzonkami? Jestem za, nawet przeciw, co plusy dodatnie, są plusy ujemne. Czyli najpowszechniejszą jednak metodą kwestionowania obiektywnej wartości prawdy i dobra jest krętactwo. Jest prawda, ale pod jakim względem, prawda nie minie, prawda, albo jest prawda nieużyteczna, kłamstwo jest użyteczne, oceniajmy teraz wartość po rezultatach, po skutkach. Można kłamać na temat pancernej brzozy, ale skutek jest ten, że ludzie nie dociekają prawdy o tak zwanej katastrofie, czyli faktycznie zbrodni
Smoleńskiej panuje stary spokój i zawiązują się takie sojusze, które są dla Polski korzystne z Niemcami i z Rosją w duchu przemiany Polski w jakieś regiony włączone w ten totalitarny układ europejski, którego istotnym czynnikiem jest sojusz niemiecko-rosyjski, chociaż Rosja wcale do Unii Europejskiej akurat nie należy, ale czołówce Unii Europejskiej jest bliżej do Rosji niż do Polski, a Polska z kolei do Unii Europejskiej należy, ale ponieważ czołówka w Polsce się nie upomina o te prawa, które mogłyby dla nas wynikać na zasadzie sprawiedliwości, z pewnych zasad, którymi Unia Europejska deklaratywnie się kieruje, w takim razie poddani jesteśmy innym regułom politycznym, które znowu można oceniać w kategoriach prawda, kłamstwo, sprawiedliwe, niesprawiedliwe, ale jeżeli ktoś ośmieli się to robić, no to może być na zasadzie nowego ustawodawstwa oskarżony o to, że szerzy tutaj nienawiść i sprzeciwia się tym politycznym koncepcjom, które są dla Polski, dla Polaków dobre. A zasadnicza koncepcja, która zgodnie z tymi politykami obecnymi w czołówce polskiej polityki, koncepcja dobra dla Polski jest taka, że Polski lepiej, żeby nie było, żeby się Polacy rozpłynęli w tym konglomeracie ludów i społeczności Unii Europejskiej i żeby w ogóle państwa narodowe przestały istnieć, a zwłaszcza państwa oparte na narodzie związanym z Kościołem tak dalece, jak może jeszcze są oby byli Polacy. Czyli Polska katolicka jest tutaj wyraźnie przeszkodą na drodze budowania superpaństwa europejskiego, słusznie nazywanego Związkiem Socjalistycznych Republik Europejskich, ale jest to tylko etap do globalizmu światowego, do stworzenia jakichś totalitaryzmów światowych. W utopii Orwella, rok 1984, świat jest rządzony przez dwa ogromne totalitarne państwa, które są ze sobą zresztą w stanie permanentnej wojny. Co do rozwiązań politycznych są do siebie podobne. Nieustannie z sobą walczą i posługują się taką mową, takim językiem, który zatraca obiektywne kryteria, jakiekolwiek obiektywne kryteria. To znaczy, że prawdę można tworzyć na zasadzie manipulowania historią, manipulowania przeszłością, usuwanie z archiwów pewnych treści, które nie pasują do rozwiązań politycznych totalitarnych owego państwa. Można, zabraniając z jednej strony nienawiść, szkolić ludzi w nienawiści jednych do drugich. No więc też mamy takich nienawistników przecież w tej chwili w czołówce władzy polskiej, którzy mogą zupełnie bezkarnie, bo mają immunitet, posługiwać się wyzwiskami i ordynarnym znieważaniem kogoś, kogo uważają za przeciwnika, tak jak to niedawno zrobił, prawda, pewien polityk, zyskując aprobatę innego kierownika propagandy, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który w pewnym sensie decyduje o tym, jaka propaganda do ludzi trafia, jak są kształtowane ludzkie umysły. No więc jeżeli ludzkie umysły już od dziecka, od przedszkola, poprzez szkołę, a potem uniwersytety, uczelnie wyższe, kształtowane są w taki sposób, że ludziom się odbiera rozum, że każe im się wierzyć w jakieś ideologie irracjonalne, bezsensowne, jeżeli tak się kształtuje ludzi, żeby byli podatni jakimś niesprawiedliwym, krzywdzącym przepisom i w ogóle nie dochodzili prawdy, nie zadawali pytań takich, co jest prawda, a co jest kłamstwem, prawda? Bo wszelkie rozróżnienia, odróżnienia prawdy od pozorów i od kłamstwa jest właśnie szerzeniem nienawiści, prawda? Więc jeżeli tak się ludzi zaprogramuje, tak się ukształtuje od przedszkola, a zarazem dostarczy się ludziom rozrywkę, i tak się przekształci nauczanie i w ogóle kulturę, instytucje kulturalne, żeby człowiek się wyżywał w jakiejś niskiej rozrywce, a resztę czasu spędzał ciężko pracując i miał w ogóle czasu na myślenie. Ewentualnie w sytuacji bezrobocia
przynajmniej znalazł tyle pieniędzy, żeby sobie kupić odpowiednią ilość alkoholu i żyć w stanie takiego pewnego rauszu alkoholowego i zagłuszyć sobie świadomość swojej biedy, swojej krzywdy i swojej nędzy. Spotkałem takiego bardzo sympatycznego człowieka, jadąc do Częstochowy, zatrzymaliśmy się przy stacji benzynowej. Kierowca chciał napić kawy, bo już zasypiał za kierownicą. No i podchodzi do mnie taki nietrzeźwy, skądinąd bardzo sympatyczny człowiek, tak w wieku około 40. No ja go pytam, jaka jest pana sytuacja, co pan robi? On mówi, no, żona mnie opuściła, na dzieci muszę płacić alimenty, ale nie mam z czego. I chcąc na piwko, to tam się zawsze parę złotych znajdzie. To mnie na razie pociesza, ale skoro nie płacę alimentów, to pewnie długo trafię do więzienia. No bo tak jest, no, tak, jeżeli ktoś nie płaci alimentów i uchyla się od płacenia alimentów przez jakiś czas, no to wyląduje prędzej czy później w więzieniu, a ponieważ więzień nie ma z czego płacić alimentów, bo nie ma pracy dla więźniów, dlatego jest to dożywocie z przerwami. Znaczy wypuszczą go na wolność, potem znowu nie płaci alimentów, potem go znowu zamkną, prawda? I tak jakoś życie upływa, a wskutek chorób, prawda, czy nieszczęśliwych wypadków ci ludzie giną. Czy to na wolności, czy to umierają w więzieniu. No więc jest kategoria ludzi wymierających, z powodu nędzy, z powodu bezrobocia, z powodu chorób. Stąd pomysł eutanazji, prawda, żeby tych ludzi prędzej zlikwidować, żeby byli, nie szpecili, prawda, obrazu ulic, na przykład warszawskich. Bo prawda, jakaś tam luksusowa dzielnica, prawda, jakieś banki naokoło, prawda, wieżowce i tak dalej. A tutaj jakiś biednik sobie w śmietniku, a cudzoziemcy to jeszcze widzą, prawda, i mogły napisać, prawda, że w Polsce jest taka bieda. No to lepiej tego biednego zlikwidować zawczasu. No natomiast pewnym ludziom daje się na razie pewne perspektywy materialnego rozwoju, ale znowu na zasadzie zgody na niesprawiedliwość. Więc czy łakniemy i pragniemy sprawiedliwości w odniesieniu do nas samych i relacji międzyludzkich, czy pragniemy i łakniemy sprawiedliwości w odniesieniu do wspólnot, poczynając od wspólnoty rodzinnej, aż po wspólnotę narodową. Niesprawiedliwe wobec Polski jako narodu jest na przykład odmawianie nam historii, prawdy historycznej, czy szkalowanie Polski jako kraju ciemnogrodu, prawda, nienawistników, antysemitów, ludzi, którzy ciągle żyli kosztem jakichś biednych, czy to innych narodów podporządkowanych polskiej państwowości w latach I Rzeczypospolitej, czy II Rzeczypospolitej również, prawda, więc ucisk biednych Białorusinów, biednych Rusinów, biednych Żydów. To nie wiem, kogo jeszcze. Ja to rozumiem. No jest Polska żyła, prawda, z ucisku, prawda? Polska żyła z ucisku, z krzywdy. No i teraz najlepiej tę Polskę w ogóle likwidować, przedstawiając historię w tak zakłamany sposób, żeby sami Polacy się zgodzili. Właściwie, że jesteśmy takim nędznym narodem, że lepiej nie zasługujemy na to w ogóle, żeby żyć, albo żeby mieć swoje suwerenne, niepodległe państwo. No przy tym stwarza się pewne pozory suwerenności, niepodległości. Prawda? Więc niesprawiedliwość odnosząca się do, nie tylko do, osobiście do mnie, czy do każdego z nas, ale jest niesprawiedliwość odnosząca się do rodzin, niesprawiedliwość odnosząca się do narodu, niesprawiedliwość odnosząca się do państwa, odnosząca się do kościoła, prawda? Kościół może być traktowany w sposób niesprawiedliwy, znaczy szkalowany. W ślad za szkalowaniem, czyli wydobywaniem pewnych incydentów złych, faktycznie gorszących, które są aprobowane na zasadzie ustawowej, to znaczy, że rozwiązłość seksualna we wszystkich możliwych układach jest w tej chwili aprobowana przez władzę, przez edukację, przez prawo, przez pseudokulturę, przez sztukę. W ostatnim najwyższym czasie jest bardzo ciekawy, ale poruszający artykuł o tym, jak ta nowoczesna sztuka reprezentowana na przykład w Zachęcie, czy w jakichś tam tych ośrodkach sztuki nowoczesnej, chyba w Zamku Jędlowskim też jest coś takiego, jak ta nowoczesna sztuka opiera się w gruncie rzeczy na bluźnierstwie i pornografii. Znaczy kombinacja wulgarnej, wyuzdanej pornografii z bluźnierstwem, to znaczy przedstawić, prawda, jakieś spółkowanie człowieka ze zwierzęciem albo ludzi między sobą w dowolnym układzie, do tego jeszcze to jest symbol krzyża na przykład, prawda? Więc istotą tej sztuki, która jest w tej chwili propagowana pod nazwą sztuki nowoczesnej, jest właściwie zupełna deprawacja
deprawacja człowieka. Ale teraz, jeżeli jakieś zachowania grzeszne w tym właśnie sensie seksualnym zjawią się w Kościele, to się je nagłaśnia, mówiąc, że dlaczego nie aprobujecie naszych podobnych zachowań, skoro sami je spełniacie, a przy tym twierdzicie, że jest to złe. No więc faktycznie zło w Kościele jest obecne w pewnym zakresie, jednak jeżeli widzicie w kontekście dobra i w kontekście podobnych złych zachowań gdziekolwiek indziej poza Kościołem, to Kościół nie sprzyja zachowaniom patologicznym, tylko wprost przeciwnie, te zachowania w sytuacji, gdy kto wyznaje swoją wiarę i traktuje poważnie prawdy wiary i zasady moralne, te zachowania patologiczne występują w mniejszym stopniu. Poza tym w pewnym kontekście w Kościele tego, co można nazwać świętością, prawda? Świętością, bohaterstwem, męczeństwem, wiernością, świadectwem danym prawdzie i dobru, pewną posługą na zasadzie miłosierdzia świadczonego i wierzącym, i niewierzącym, czy wyznającym inne religie, zwłaszcza w krajach misyjnych. Więc jeżeli się to widzi we właściwym kontekście, to nie można wyolbrzymiać, prawda, czy wręcz podawać jakichś fałszywych przykładów, kiedy potem jakiś były ministra, który rozgłosił sprawę rzekomej pedofilii na księdza, któremu służył do mszy świętej, i potem po kilku latach, kiedy ten ksiądz jest doszczętnie skompromitowany, ogłasza, że on kłamał, bo umówił się z adwokatem, że podzielą się garżą, prawda? Są prawnicy, którzy z tego żyją, bo wyłudzają ogromne świadczenia pieniężne, i teraz jeżeli namówią takiego swojego pacjenta, żeby daną sprawę nierzeczywistą nagłośnił, to taki prawnik liczy na duży zarobek i może obiecać temu pacjentowi, że tą swoją garżą się w jakimś tam stopniu podzieli. No ale zdarzały się przypadki, że taki człowiek po iluś tam latach, kilku czy ilu, ogłaszał, że kłamałem, prawda, przepraszam, no, krzywda stała się krzywdą, sprawa jego świadectwa oskarżycielskiego została nagłośniona, sprawa jego odwołania nie została nagłośniona, jakimś tam drobnym dróżkiem podana na 15 stronie jakiejś tam gazety. Więc no, na tej zasadzie, na ten sposób niesprawiedliwy traktuje się Kościół, prawda? Czyli łaknąć sprawiedliwości wobec siebie, wobec innych ludzi, wobec wspólnot, wobec rodziny, wobec narodu, wobec tradycji, wobec historii, wobec kultury, wobec sztuki, wobec Kościoła. Choćby to spotykało się z marginalizacją, z represją, z doświadczeniem jakichś prześladowań, jakiejś krzywdy. Bo Pan Jezus mówi, że tacy są właśnie błogosławieni, prawda? Czyli ważniejsze jest Boże błogosławieństwo od jakiejś aprobaty, jakiegoś poparcia, czy też jakiejś nagrody ze strony władz niesprawiedliwych, ze strony ludzi niesprawiedliwych, którzy z tego żyją właśnie, żeby porządki niesprawiedliwe wprowadzać, uobecniać, niesprawiedliwość szerzyć. Czyli wracam. Niesprawiedliwość nie jest tylko kwestią niesprawiedliwego postępowania jednego człowieka wobec drugiego. Ktoś kogoś okradł, ktoś kogoś pobił, ktoś kogoś może nawet zabił. I sądy akurat tymi sprawami się zajmują. Znaczy takich różnych pomniejszych przestępców, którzy przestępstwa czy nawet zbrodnie na zasadzie indywidualnej popełnili, zamyka się do więzień. I ten aparat dzięki temu funkcjonuje. No nie funkcjonował, gdyby w więzieniach nikogo nie było, więc trzeba tam troszeczkę tej drobnicy tych przestępców zamknąć. Natomiast teraz chodzi o to, czy zamykanie przestępców ma dotyczyć tylko pewnej kategorii ludzi, czy też nazwanie przestępstwa przestępstwem ma dotyczyć wszystkich. No więc jest oczywiście ten podział, który ukazał Orwell w Barku Zwierzęcym, gdy są zwierzątka równiejsze od innych. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze od innych. No więc są ci, którzy korzystają z takich przywilejów, że mogą kraść już nie na skalę setek czy tysięcy, a na skalę milionów i miliardów. Powiedzmy, komuś akurat nie mają potrzeby, żeby wyjąć komuś pieniądze z kieszeni, czy też ukraść czyjś portfel. Po co, prawda? No co może być w tym portfelu, prawda? Może być kilkaset złotych, czy powiedzmy kilka tysięcy najwyżej. Natomiast można kraść tak, żeby
żeby operować milionami i miliardami. Można kraść tak, żeby ustawić sobie dobrobyt na całe życie dla siebie i krewnych i znajomych królika jeszcze do tego, prawda? Czyli całych klanów, ale całych rodów z pokolenia na pokolenie. Następnie można kraść okradając ludzi wokół siebie, a można kraść okradając przyszłe pokolenia. Przecież niesprawiedliwość polegająca na grzechu przeciwko siódmemu przykazaniu polega między innymi na tym, że zadłuża się Polskę w tak ogromny sposób, że kilka przyszłych pokoleń będzie zmuszonych spłacać te długi, ewentualnie całą Polskę się sprzeda za długi, bo to może być też ten cel. Tak, zadłużenie kraju, gdy przekroczy pewien stopień, spotka się z żądaniem. Nie macie z tego oddać, a nie chcemy czekać na waszych wnuków i prawnuków, którzy będą pomalutko spłacać wasze zadłużenie. Sprzedajcie wszystko, co macie. No? Majątek trwały, no, wasze ziemie, wasze lasy, to co pod ziemią, wszystko, co się da. I takie żądanie w pewnej mierze wystąpiło, ile wiem, już wobec Grecji, prawda? Że Grecja ma jakieś zabytki, prawda, sięgające starożytności, ma jakieś wyspy, prawda, można jakieś wyspy posprzedawać po kolei, znaczy nie sprzedać, tylko oddać za długi i tak dalej. Więc w tym takim zadłużaniu jest metoda, jest gigantyczne złodziejstwo dotykające w ogóle przyszłości narodu i państwa i dotykające przyszłych pokoleń. Czyli w kwestii sprawiedliwości, niesprawiedliwości trzeba widzieć dosyć szeroko i wiedzieć, że ta sprawiedliwość, niesprawiedliwość, jeżeli nie ma oparcia na prawdzie, na prawie naturalnym, na rozróżnienie dobra i zła w kategoriach obiektywnych, staje się kwestią pewnych manipulacji ustawowych. Także takie ustawy się wprowadza, które w zasadzie prawa pozytywnego ludzi obowiązują, patrzone są różnymi sankcjami, ale są z istoty niesprawiedliwe. Czyli prawo trzeba podzielić na ustawy sprawiedliwe, zgodne z prawem naturalnym i na przepisy i ustawy niesprawiedliwe, czyli ktoś, kto łaknie i pragnie sprawiedliwości, nie zatrzymuje się tylko na ocenie poszczególnych przypadków, że ktoś tak czy inaczej się zachował, ale to łaknienie ma się odnieść do reguł, do zasad, do podstawy, na której opiera się prawo. Czy podstawą jest wola władcy, ewentualnie wola wyłonionych demokratycznie albo pseudodemokratycznie przywódców danego państwa, czy też zasadą jest sprawiedliwość zawarta w dekalogu, zapisana w naturze ludzkiej i wyrażona przez wolę sprawiedliwego Boga. Ze sprawiedliwością łączy się również usprawiedliwienie. No więc są metody usprawiedliwienia różne. Ale podstawą usprawiedliwienia jest w ogóle to rozróżnienie, co jest sprawiedliwe, a co jest niesprawiedliwe, co jest dobre, a co jest złe. No bo trudno mówić o usprawiedliwieniu, jeżeli nie ma tego podstawowego rozróżnienia. Na jakiej zasadzie miałby być usprawiedliwiony złodziej, jeżeli złodziejstwo jest regułą, prawda? Albo na jakiej zasadzie miałby być usprawiedliwiony ludobójca, powiedzmy komunistyczny czy inny, czy aborter, czy ktoś, kto popiera eutanazję, czy ktoś, kto popiera in vitro, bo to jest to też forma ludobójstwa. In vitro jest ludobójstwem. Jeżeli z zasady 0,9 zarodków powołanych na szkle do istnienia ginie, no to jest to gigantyczne ludobójstwo. Prawda? Więc jeżeli teraz aprobuje się takie różne formy gigantyczne, ogromnej niesprawiedliwości, a zatrzymuje się tylko na pewnych przypadkach konkretnych, wyizolowanych, że ktoś się zachował niesprawiedliwie i tych się karze, na przykład ludzi aszku, którzy się mieli do czyjejś kieszeni albo ze sklepu coś ukradli, to wtedy no, pomija się tę sprawę najważniejszą i podstawową, bo bez stwierdzenia, co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe, nie można mówić o usprawiedliwieniu. Znaczy usprawiedliwienie jest przywróceniem utraconej sprawiedliwości. Na zasadzie stwierdzenia winy, żal, postanowienie poprawy i pewna forma wynagrodzenia, zadośćuczynienia. No to tak jest konfesjonał. Konfesjonał przywraca utraconą sprawiedliwość mocą Bożego miłosierdzia, mocą Boga, który usprawiedliwia człowieka, czyli
Ale usprawiedliwienie nie w zasadzie mówienia, nic takiego się nie stało, prawda? Nie ma żadnych grzechów, co to w ogóle jest grzech, to jest jakieś średniowieczne pojęcie. Grzechów nie ma, no więc bądź usprawiedliwiony na tej zasadzie, że taki usprawiedliwiający przekonuje człowieka, który przychodzi, no mam poczucie winy. Słuchaj, to twoje poczucie winy jest neurotyczne. Neurotyczne, bo bierze się stąd, że masz świadomość grzechu. A świadomość grzechu jest w ogóle z istoty chora. Bo żadnych grzechów nie ma, to są różne sposoby życia, więc taki usprawiedliwiec przekonuje kogoś, kto przychodzi z poczuciem, że no zgrzeszyłem, zawiniłem, no proszę mi pomóc jakoś z tego się uwolnić. No to sposób usprawiedliwienia jest taki, że wcale nie zgrzeszyłeś, wcale nie zawiniłeś, inni też tak postępują i takiego poczucia winy nie mają, twoje poczucie winy jest neurotyczne. No więc możemy się poddać pewnej terapii właśnie usprawiedliwiającej na zasadzie zatarcia granicy między złem a dobrem. Jest usprawiedliwienie, które no wręcz zło nazywa dobrem, a dobro złem. No na tej zasadzie są usprawiedliwienie, to jest immunitet różni ważni politycy w Polsce, ludzie, którzy no mają ogromne zło na sumieniu i powinni ponieść najwyższy wymiar kary, łącznie z karą śmierci, gdyby ona była przywrócona w Polsce, a wiele przemawia za tym, że w pewnych przypadkach tę karę jednak trzeba stosować. Tacy są bezkarni, a karani są ludzie powiedzmy średniego od niniejszego rządu, gdy chodzi o ich działalność przestępczą, złą, szkodliwą. Natomiast to usprawiedliwienie, które otrzymujemy na mocy Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia, przywraca nam utraconą sprawiedliwość, ale poprzez określenie, co jest złe, a co jest dobre, co jest grzechem, a co jest cnotą, co człowieka niszczy, co przywraca człowiekowi utracone dobro. Więc raz jest świadomość, że sam siebie nie usprawiedliwię. To jest grzech faryzeuszów i uczonych w piśmie. Oni twierdzili, że oni sami siebie usprawiedliwiają przez praktyki, praktyki religijne czy pseudoreligijne, przez jakieś ćwiczenia różne, spełnianie jakichś przepisów, które w pewnej części sami wymyślili dla siebie po to, żeby uważać się za lepszych od innych. I w końcu usprawiedliwiają się do tego stopnia, że w ogóle nie mają poczucia grzechu, prawda? Czyli są ludzie, którzy sami siebie usprawiedliwiają na tej zasadzie, że przypisaniem jakiegoś grzechu wywołuje od razu reakcję oburzenia, obronną. Jak to? Jak to? Ja postępuję słusznie, bo prawda, to i tamto, a ktoś inny mnie krzywdzi, w ogóle pozwądzając mnie o to, że ja mógłbym w jakiejś sprawie zawinić, prawda? Czyli są metody samousprawiedliwienia i są wreszcie metody, które kwestie usprawiedliwienia powierzają temu, kto rzeczywiście może nas w sposób skuteczny usprawiedliwić. Znaczy, no, władze mogą jakby przywrócić człowiekowi utraconą sprawiedliwość przez wymierzenie odpowiedniej kary i przez oczekiwanie, że w czasie odbywania tego wyroku człowiek zmieni swój sposób myślenia i postępowania, czy może nawet wynagrodzi jakoś krzywdy przed siebie wyrządzone. No więc to w jakiejś mierze w społeczeństwie funkcjonuje i te świadectwa, które otrzymuję od więźniów w licznych listach, jakie do mnie przychodzą z różnych zakładów karnych, aresztów śledczych, też zawierają sobie ten pewien element szukania usprawiedliwienia przez pokutę, przez tak ja się godzę z tym, że rzeczywiście sprawiedliwie zasłużyłem na taki wyrok, ale teraz się modlę, teraz proszę, żeby przebaczyli mi tych, których skrzywdziłem, po wyjściu z więzienia za ileś tam lat chcę zmienić swoje życie, ale nie wiem jak to zrobić, bo pewnie czeka mnie nędza, bezrobocie, samotność, bezdomność, prawda i tak dalej, bo wszyscy mnie już opuścili. No więc tego rodzaju świadectwa otrzymuję, ale ostatecznie usprawiedliwia nas Bóg nawet w tak radykalny sposób, że człowiek, który jest już niezdolny do tego, żeby zadośćuczynić za swoje grzechy, czy potwierdzić swoim życiem, że rzeczywiście wszedł na drogę sprawiedliwości, czy świętości, tak jak było w przypadku dobrego łotra na krzyżu, czy innych, którzy uzyskali usprawiedliwienie krótko przed swoją śmiercią, po bardzo niesprawiedliwym życiu. W tym sensie sprawiedliwość przywrócić może tylko Bóg, czyli ostatecznie Bóg nas usprawiedliwia, Bóg nam ukazuje, czym jest
sprawiedliwość, odróżnia sprawiedliwość od niesprawiedliwości, sam jest sprawiedliwy i łączy sprawiedliwość z miłosierdziem do tego stopnia, że póki człowiek żyje, póty zawsze może się odwołać do Bożego nieskończonego miłosierdzia i uzyskać usprawiedliwienie nie na zasadzie prostej sprawiedliwości, tylko właśnie na zasadzie przebaczenia Bożego, czyli przyjęcia Bożego miłosierdzia. Natomiast ostateczny wyrok Boga Sprawiedliwego, jak mówił o tym Pan Jezus Ewangelii, w scenie sądu ostatecznego, gdy Chrystus który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, prawda, i odróżni jednych od drugich, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów, świętego Mateusza w 25 możemy przeczytać. Czyli taka ostateczna sprawiedliwość poprzez wyrok Boga sędziego, Boga Sprawiedliwego nastąpi dopiero wraz z kresem doczesności, gdy życie doczesne człowieka upłynie i dokona się to przejście z życia doczesnego do wiecznego, a tym samym sąd. I kto zawczasu przyjął Boże miłosierdzie, może uniknąć wyroku sprawiedliwego. Prawda, że więcej zła uczyniłeś w życiu niż dobra. Na tej zasadzie, nie wiem, czy ta Mary od niemiłosierdzia, czy jakaś inna, umieściła w piekle kardynała prymasa Chlonda. Bo na jednej szali położyła jego zasługi, a na drugiej szali położyła to, że odrzucił intronizację Jezusa na króla Polski, tym samym ściągnął na Polskę nieszczęście II wojny światowej. Prawda? Więc tu jest dobro, tu jest zło. Zło przeważa, w takim razie idź do piekła. Domniemany Pan Jezus u tej Mary o tym miłosierdzie, to stwierdził, że już nie ma obowiązku modlić się za zatwardziałych grzeszników, bo już i tak przesądzone, oni i tak to robią. Czyli owszem, sprawiedliwość Boża nastąpi, ale nie od razu. I poprzez różne sposoby Pan Bóg objawia swoje miłosierdzie ludziom, a zarazem poprzez różne wstrząsy, jakie nas dotykają, także kataklizmy, które dzieją się na świecie, Pan Bóg ostrzega ludzi poprzez te różne nieszczęścia, jeżeli one są właściwie zrozumiane, to człowiek może dojść do przekonania, że te nieszczęścia są w dużej mierze przez ludzi zawinione, to jedno. Nie byłoby ich, gdyby nie suma ludzkich grzechów. To jedno. A drugie, te nieszczęścia jako ostrzeżenie są pewną zapowiedzią nieporównanie gorszego nieszczęścia, jakim jest piekło. Znaczy, żadne nieszczęście, które może nas spotkać w życiu doczesnym, nie jest nawet cząstką tego nieszczęścia, jakim jest piekło, czyli Bóg dopuszcza pewne wstrząsy. Zresztą z historii różnych ludzi przecież wiemy to, żeby ktoś, gdyby ktoś nie złamał nogi, to nie miałby czasu na to, żeby tam 2 miesiące spędzić w szpitalu, a potem jeszcze w domu na rekonwalescencję. A ponieważ ten czas było czymś wypełnić, stąd wziął do ręki jakąś książkę katolicką, prawda, czy Pismo Święte i zaczął się modlić. Prawda? Czyli Świętego Ignacego Lojoli, czy nie było. Na przykład, czyli podobnie brat Albert, prawda? Tak. Gdyby jako żołnierz powstania styczniowego i taki zbuntowany przeciwko Panu Bogu, kiedy anioł mu posunął myśl, gdy szedł do ataku, przeżegna się teraz. On powiedział, co tam się będę żegnał, radziłem sobie bez Boga, to sobie poradzę, prawda? I hurra, prawda, do ataku. No i by Bóg stracił nogę i różne potem dolegliwości sprawiły, że zwrócił się ku Bogu, a nam został świętym. Więc takie przypadki się zdarzają, gdy pewne nieszczęście, które dotyka człowieka osobiście, może, tak samo niektórzy więźniowie piszą, że księdza, gdybym się nie dostał do więzienia, to bym nie żył. To bym nie żył. Tak przynajmniej żyje, ma szansę po wyjściu z więzienia jakoś swoje życie uporządkować. Dlaczego by nie żył? Albo by zabili go wspólnicy, albo by się zapił na śmierć, albo by się znarkotyzował tak, żeby się z tego nie wygrzebał. No, różne są sposoby wejścia na drogę, która prowadzi ku śmierci. Są więźniowie, którzy więźniowie stają się gorsi, bo uczą się różnego rzemiosła przestępczego. Jest to też jakaś szkółka swego rodzaju patologiczna, ale są więźniowie, którzy przynajmniej na ten czas, kiedy są w więzieniu, stają się lepsi. Potem, kiedy wychodzą na wolność, to nieraz się wszystko powtarza, no więc znowu trafiają do więzienia, ale jakikolwiek okres krótszy czy dłuższy w życiu spędzony na modlitwie, prawda, i czytaniu Pisma Świętego,
jest tym cennym, do czego można bodaj w ostatniej chwili życia nawiązać potem. No, i to może się przyczynić do zbawienia. W końcu można zmarnować życie po ludzku biorący na świecie doszczętów, żyjąc niesprawiedliwie, a można wygrać tę Bożą sprawiedliwość w miarze ostatecznym i odwrotnie. Można żyć sobie pomyślnie tutaj, tucząc się jak taka świnka przygotowana na rzeź. Odpowiednim jest to obfite korytko, prawda, wielu różnych niedaleko szukając sobie w naszej ojczyźnie. Diabeł się cieszy, ten człowiek też, bo jest zadowolony, bo zawsze tym ma aprobatę innych świnek i gospodarza, który te świnki tuczy. Ale czym się to kończy, przecież wiemy. No więc jeżeli w chlewni zdarzy się taka niedorżnięta świnia, przyleci do tych swoich koleżanek i powie: uważajcie, bo przecież tutaj jesteście tylko po to, żeby was zarżnąć. Mhm. Nie, nic podobnego, teoria spiskowa.